Dzień dobry, tutaj Arturo. Witamy Was bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Polsce, jadę do Hebe też na zakupy i nagram Wam takich kilka przebitek, aby Wam się rzucało w oczy to, co warto kupować w Hebe, albo nie warto kupować. Albo zrobię tak, nagram teraz to, co nie warto kupować, czego nie warto kupować, a później Wam zrobię takie nagranie przebitek, co warto kupować w Hebe i dokładnie będziecie mieli wszystko po prostu podane tak jakby na tacy. Wszystkie produkty negatywne, które zostaną pokazane w tym filmie, są produkowane przez koncerny, które testują swoje produkty na zwierzętach. W składach możemy znaleźć rakotwórcze, filtry przenikające typu homosalat, benzofenon, tonę mikroplastiku, alkohole denaturyzowane, oblepiacze, poliakrylamidy, donory formaldehydu, jak i również parafiny. Także wszystkie produkty, które zostaną przeze mnie dzisiaj pokazane w tym odcinku, są testowane na zwierzętach i mają złe składy. Także ich zdecydowanie unikać. Zapraszam do oglądania. Także moje kochane skarby, widzieliście na przebitkach, że trochę tych marek kosmetycznych, których nie warto kupować w Hebe, jest. Jest wiele kosmetyków, które mają złe składy, a my musimy być świadomymi konsumentami, uważać na to, co kupujemy, ponieważ wydajemy bardzo duże pieniądze na kosmetyki, licząc na to, że uzyskamy spektakularne efekty pielęgnacyjne, że kosmetyki będą na nas działać. Pielęgnacja dla nas ma być jedną wielką przyjemnością, sprawiać nam satysfakcję, ale żeby też sprawiała satysfakcję, musimy widzieć jej spektakularne rezultaty, prawda? Prawda. No niestety, stosując takiego rodzaju produkty, które zostały przedstawione w tejże odcinku, nie uzyskacie takich efektów. Będą to efekty udawane, od mycia do mycia. Po umyciu waszej skóry, wasza skóra będzie z powrotem taka sama, jaka była. Nic się nie zadzieje na dłuższą metę, a dodatkowo toksyczne, szkodliwe składniki typu poliakrylamidy, donory formaldehydu, filtry przenikające typu benzofenon 4 bądź homosalat będą oddziaływały na nasz organizm bardzo negatywnie. Także zdecydowanie nie warto wydawać kroci pieniędzy na kosmetyki, ponieważ ja czasem nie rozumiem mentalności ludzi, którzy nie chcą się zagłębiać w definicję INSI, w definicję składów kosmetyków, ponieważ idąc do drogerii, wydając kupę siana na kosmetyki, trzeba mieć tą świadomość, czy ten krem daje nam miliardową gwarancję, czy on zadziała, czy on nam wykaże właściwości, które pisze producent. A z reguły w przypadku tych syfiastych składów jest tak, że producent pisze typu obietnice typu wygładzenie skóry, nawilżenie skóry, rozświetlenie skóry, ale to nie jest
nasz efekt skórny. To nie jest reakcja naszej skóry na te składniki. To jest reakcja tego, co na niej siedzi. Czyli mikroplastiki, oblepiacze, pochodne ropy naftowej, filtry przenikające typu właśnie benzofenon i homosalat też tworzą na skórze bardzo fajną taką, jakby to wam powiedzieć, satynową powłoczkę, która wręcz idealizuje skórę i skóra wygląda fenomenalnie. Ale prawda jest taka, że to nie działa. Dlatego na przykład ja też spotykam się w swojej pracy z wieloma komentarzami, że używam takich i takich kosmetyków, wydałam tyle i tyle pieniędzy, używałam ich tyle lat, odstawiłem i stan skóry się nic nie poprawił. A w trakcie używania tych kosmetyków efekt niby był. To jest właśnie to, o czym mówię. Efekt pozorny, efekt udawany, który nic nie wnosi do pielęgnacji realnej i długoterminowej. Nasza pielęgnacja musi być spersonalizowana w sposób odpowiedni. Musimy dostarczać naszej skórze bardzo dużą ilość substancji aktywnych. Nasza skóra lubi urozmaicenia, także można stosować różnego rodzaju schematy pielęgnacyjne typu witamina C, peptydy, resweratrol, retinol, retinal i tak dalej. I nasza skóra kocha i jeszcze raz powiem to, kocha urozmaicenie pielęgnacyjne. Nasza skóra nienawidzi monotonii. Ona nienawidzi, jak jest jedno i to samo na nią aplikowane, ponieważ nasza skóra, a w szczególności skóra dojrzała, skóra trądzikowa, która na przykład skórą trądzikową jest, bądź jest skóra tłusta, która wymaga ciągłej regulacji funkcjonowania gruczołów łojowych, to ta skóra musi być stabilizowana wieloma substancjami aktywnymi. W przypadku skóry dojrzałej dochodzi następny etap, czyli stymulacja fibroblastów. Robią to osobne składniki. Stymulacja kolagenu typu 1, 2, 3, osobne składniki. Stymulacja elastyny w synergii z stymulaczami kolagenu bądź osobno. Pogrubienie skóry robi retinol. Działanie antyoksydacyjne, antipollution robią antyoksydanty, czyli różnego rodzaju witaminy C, tak? Resweratrol pochodzący z winorośli, tak? Także zdecydowanie musimy mieć tą świadomość, co kupować, czego nie kupować, że nie chodzi o to w tym wszystkim, żeby mieć udawaną pielęgnację i sobie wmawiać, o, wydałam 2000 zł na krem i ja widzę efekty. Nie widzisz tych efektów, tych efektów nie ma. Jeżeli skład jest beznadziejny, tych efektów nie ma. Te efekty są wmawiane sobie psychologicznie, bo jak za taki drogi krem, to nie wypada o nim powiedzieć źle. Albo że faktycznie ta skóra jest taka wysublimowana, taka wygładzona, taka zblurowana, taki Photoshop. Ale po odstawieniu nic się nie zmieniło. Nic nie zadziałało. Także bacznie czytajmy składy. I w dzisiejszym odcinku przedstawiłem wam produkty, na które nie warto wydawać złotówki. I przedstawiłem wam również szkodliwe pasty do zębów, które zawierają w swoim składzie fluor. Fluor ma udowodnione działanie naukowe, że nie działa przeciwpróchniczo. Jest za to super uzdatniaczem wody, adsorbentem w przemyśle jądrowym. Jest trucizną, która nie działa przeciwpróchniczo. Przeciwpróchniczo z naturalnego punktu widzenia najlepiej działa ksylitol. Cukier, który wykazuje bardzo silne właściwości przeciwpróchnicze. Fluor nie działa, fluor jest cichą trucizną, neurotoksyną. Także wam też pokazałem pasty do zębów, których nie warto kupować i te koncerny również testują na zwierzętach. Także jeżeli wam się ten filmik podobał, moje kochane serduszka, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Buziaki wielkie, do następnego. Hej.